A to będzie posługa synów Kehat w przybytku zgromadzenia, aby pilnowali miejsca świętego, gdy się z obozem będą mieli z miejsca ruszyć, się zejdą Aaron i synowie jego i zdejmą zasłonę namiotu przybytku i przykryją skrzynię świadectwa, potem na niej położą wierzch ze skór borsukowych, a to z wierzchu przykryją narzutą hiacyntową, a założą do niej drążki. Księga czwarta Mojżeszowa, czwarty rozdział, czwarty do szóstego wersetu. Praca i świadectwo dla Chrystusa w świecie jest przedmiotem tego wersetu. Gdy czytamy czwartą Księgę Mojżeszową, czwarty rozdział od 1 do 15 wersetu, to zauważamy, że choć różniły się od siebie funkcje Kehatytów, Gerszonitów i Merarytów, dotyczyły przybytków. Tak, czyli mieli obejście wokół przybytku. Musieli go rozebrać, przetransportować i wznieść ponownie, etap po etapie. Gdy wędrowali przez pustynię, jeżeli różne są posługi, jak mówi pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział 5 werset, to wszystkie one dotyczą Jezusa, naszego Pana. Każdy wierzący ma w rzeczywistości ten sam obowiązek: przedstawiać Chrystusa podczas przechodzenia przez ten świat i ukazywać jego różne moralne chwały. W słowie i w pracy słudzy pańscy są odpowiedzialni za utrzymanie chrześcijańskiej nauki w stanie nienaruszonym i żywym. W trakcie ich przemieszczania się po pustyni tego świata, większość wyposażenia była ukryta pod skromną skórą borsuka, przypominając nam, że wierzący mają swój skarb, to znaczy Chrystusa, w naczyniach glinianych, które dla świata nie są wcale atrakcyjne, ale ten skarb dla nas jest wyjątkowo atrakcyjny. I to jest odwołanie do 2 Koryntian, 4 rozdział, 7 werset. Był jeden wyjątek: Arka. Arka pod jej tkaniną całą w błękicie symbolizującą niebiański charakter Boga człowieka chodzącego tu na ziemi. Także lampa, czwarta Mojżeszowa, czwarty rozdział od 9 do 10 wersetu, była rozpoznawana przez wszystkich jako figura jasnego świadectwa dawanego na świecie przez Pana Jezusa, przez tego, który sam jest Jego światłością. Tego, który jest Jego światłością. I miedziany ołtarz. Tak, a miedziany ołtarz pod purpurowym, czyli hiacyntowym płaszczem, pokrywą, przykrywą, jak mówi 4 Mojżeszowa 4:13, jest ciągłym przypomnieniem dla odkupionych, przechodzących przez świat, o cierpieniach Chrystusa i o chwale, która po nich nastąpi. Tak dokładny jest obraz już w Starym Testamencie, wskazujący na to, jakie jest miejsce wierzącego w pracy i świadectwie dla Chrystusa w świecie.